Cześć wam, dzisiaj jest Wizu wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule i lecimy, bo dziś jest dużo nowych rzeczy. Zacznijmy może od sklepu i tak reklamowanej przeze mnie od dwóch dni nowej rotacji, w nowej rotacji jest Bajdu. Co jest o tyle ciekawe, bo o Bajdu dzisiaj powiemy jeszcze troszkę oraz Noel. Jeżeli zastanawiacie się, czy którąś z tych postaci warto złapać, nie wiem, ludzie robią jakieś fantastyczne buildy pod Noel z myślą o Abysie. Ja dla niej większego zastosowania jeszcze nie znalazłem, ale to ja. Nie inwestowałem zbyt dużo czasu surowców tudzież swojej uwagi, żeby tą postać podkręcić. Jeżeli chodzi o Baydu, Baydu podoba mi się okrutnie, z tym, że nie ma nigdzie dla niej miejsca w moich drużynach, więc to też nie jest postać, którą bym sobie Nabył drogą kupna, szczególnie że, tak jak mówię, za moment jak będziemy mówili o banerach, to powiemy troszkę więcej o Bajdu. Pamiętajcie, że z resetem powróciły Interwine fates oraz Acquainted fates. I to jest zasadniczo wszystko, co powinniście łapać regularnie z tego sklepu. Jak macie sporą nadwyżkę waluty, to możecie się również zastanowić nad Adventurers Experience. Ale to naprawdę, jeżeli dużo rolujecie i macie sporą nadwyżkę waluty, bo nie wydaje mi się, żeby tutaj coś bardziej wartościowego kiedyś w tym sklepie się skończyło. Z drugiej strony też wiem, że w pewnym momencie przez. Stany rzucać hajsem w stronę Mihoyo, więc. Tą nadwyżkę waluty, jaką mam teraz, będę mógł zużyć w przyszłości. Oczywiście, jak zajrzycie do notesy, to będzie informacja, że czeka na Was możliwość preinstalacji od dzisiaj, zarówno na pc tach jak i na smartfonach. Będzie się to działo z poziomu launchera, a potem w grze też trzeba będzie podejrzeć, tam kliknąć na dole: tak, over, preinstallation resource package i preinstall now. Jest garść informacji na temat nowej aktualizacji, wynotowałem je sobie na boku, więc przeczytam mniej lub bardziej co, gdzie, jak. A więc 3 w nocy czeka nas main a po nim 300 primogemów. Nic tak nie cieszy jak maintenancji 300 primogemów plus 60 za każdą nadwyżkową godzinę. I mamy, nie wiem czy to jest mockup, czy to jest prawdziwa grafika z nadchodzącego baneru, ale będzie nas czekał nowy pięciogwiazdkowy bohater Vigilant Yaksha. Wraz z nim na banerze pojawi się czterogwiazdkowa Cutline Cocktail Diona. Będzie rolowane Uncrowned Lord of the Ocean, czyli Bajdu oraz Blazing Reef. Sinian. Nie będę ukrywał, że dla mnie zestawienie jest idealne i na wszystkie te trzy postacie mogę śmiało rolować. Może pomijając Beidu nie będę w nią celował, ale tu się jakby celować nie da. Więc zużyję mnóstwo surowców na ten baner. Nie wiem dlaczego liczyłem tak troszkę, że na kolejnym banerze, który będzie, czyli tym z Catching, tam będzie Diona i będę miał motywację, żeby jak najwięcej wishy zostawić na baner z no, Dioną Catching. Ale tak dobrze nie jest. Więc ten baner jest z mojej perspektywy super. Jeden z najlepszych banerów jakie były, przy czym następny o dziwo, też nie bardzo odstaje. A spójrzcie, co jest następne. Na kolejnym banerze będzie na nas czekała catching, czyli coś, czego się nie spodziewaliśmy, że ta pięciogwiazdkowa postać dostanie swój własny baner, ale wraz z nią jako postacie towarzyszące będzie czterogwiazdkowa Eclipsing Star Ning Wang, czyli... Szefowa Kaching oraz Trial by Fire Bennett, jeden z najlepszych, jeżeli dyskusyjnie nie najlepszy, support w grze i Shining Idol Barbara. Barbara jest jedyną słabszą postacią na tym banerze, przy czym ona. Teraz jest słabsza. Wydaje mi się, że w nadchodzącym kontencie to jej autogaszenie się przy healu. No, są różne ploty na temat barbarki i ja bym tej postaci jeszcze nie skreślał. Jak będzie, zobaczymy w przyszłości. Jeżeli chodzi o nowe bronie, nie będę analizował co, gdzie i jak, ale zbliża się Primordial Jade Cutter, czyli ten. Piękny zielony pięciogwiazdkowy mieczyk, który oglądaliśmy na live streamie dotyczącym aktualizacji 1.3 oraz Staff of Homage, czyli ten staff, który jest tak jakby dedykowany pod hutało, Hu? nie wiem, tao, która prawdopodobnie pojawi się w marcu-kwietniu. W ogóle weźcie pod uwagę, że ta aktualizacja będzie krótsza. 1.3 będzie trwało parę dni krócej niż normalnie całe patze. Co oznacza, że jak spojrzycie na terminy trwania danych banerów, to są one troszkę przerażające, bo Xiao będzie do złapania od 3 lutego do 17, a Kaching od 17 do 2 marca. Więc tak zauważalnie krócej. Dobra, lecimy dalej, bo jest dużo informacji. Przede wszystkim Lantern Ride Festival. Ten event rozpocznie się 10. Trwać to będzie od 10 lutego do 28 lutego. Wymagany poziom 23 kąta, bądź wyżej. I co będziemy musieli zrobić, żeby się na to załapać? Ano, pojechać trochę z fabułą. Zrobić Story Quest od Xiao Alatus Chapter, który odblokuje nam Lantern Ride. W trakcie trwania tego eventu, Alatus Chapter nie będzie wymagał klucza, później będzie wymagał wyższego levelu oraz klucza. Ten początek jest po łączone z całą resztą, która się tu pojawi, czyli Lantern Ride right Tales, Theater Mechanicus oraz Ciao Market. No i oczywiście Stand By Me, czyli to co Was interesuje, czyli wzięcie postaci z Afryki. Macie wypisane wszystkie postacie, które da się tutaj złapać, no i to są zasadniczo wszystkie czterogwiazdkowe postacie, które są przypisane do Liu W notices eventach znajdziecie mnóstwo informacji na temat nadchodzących mniejszych, pomniejszych eventów, jakie ja będą w aktualizacji 1.3, na przykład Five Flashes of Fortune, o samych już wspomnianych przed chwilą banerach i o nadchodzących bundlach z boosterami że ma się pojawić ponad 25 questów tych światowych world Questów, co oznacza, że będzie troszkę fabuły i troszkę kontentu do przebicia się, który nie jest bezpośrednio związany z samą aktualizacją 1.3 i z Lantern Ride Festival. Pojawi się też world quest związany z Dainslejem. Dainslef, Dainslef. Dainsless. Tak czy siak, nie wydawało mi się, że ten kolej w miarę szybko w tej grze się pojawi. Może się zdziwię, może będzie postacią główną następnej aktualizacji. Pani Hutao zaczynają płakać. Mają się pojawić nowe potwory, czyli wchodzimy w pewien taki schemat, że jak jest nowa aktualizacja, coś nowego, to zawsze jest jakaś nowa wersja istniejących potworów. Tudzież całkiem nowe potwory. Bardzo fajnie, bo jest to jakieś urozmaicenie. Szczególnie, że większość nowych potworów pojawiających się w grze wymaga od nas troszkę minimalnie innych taktyk, żeby sobie z nimi poradzić. No, chyba, że jesteśmy opinią. Na zrobionych postaciach, to wtedy się przewalcujemy i w ogóle nie zastanawiamy się, co robimy. Nie? Z tego co rozumiem, jest jakiś bóg z Moną, który ma zostać naprawiony z jej bieganiem. I dajcie mi znać, na jakiej zasadzie to działa, bo ja Mony nie posiadam i nie wiem, czy to jest bóg, który działał na korzyść graczy i obetną nam ścieżkę pływania po gruncie, czy co to to ma być? Czy też jest to coś upierdliwego, co twórcy wezmą na warsztat i wreszcie naprawią? Pamiętacie, jak z każdą aktualizacją do tej pory, bohaterom pojawiały się nowe idol animacje? jeden 1.1, jeżeli niczego nie pokręciłem, Chongyun na przykład dostał zestaw nowych idol animacji. Wiem, że później Kaching złapała też te z otwieraniem skroła. A postacią, która teraz została potwierdzona, że dostanie nowe idol animacje jest Kea. I wiecie co? Od dłuższego czasu miałem wrażenie, że Łuk jest bronią specyficzną, która ma swoje słabości. Ma swoje mocne strony, też oczywiście, no ale głównie przeszkadzają mi słabości. Oprócz tego miałem takie nieodparte wrażenie, że jednak coś jest z nim nie tak, że jest pobugowane i najwyraźniej faktycznie z aktualizacją 1.3 będzie duża paczka poprawek do funkcjonowania łuku. Na jakiej zasadzie ma to działać? W jaki sposób ma to usprawnić łuk? Zobaczymy już za dwa dni. Spiral Abyss zostanie zmieniony, zostaną podkręcone zestawy przeciwników, na które będziemy na danych planszach trafiali. W ogóle muszę wrócić do robienia Spiral Abyss, bo się dawno, dawno temu zacząłem i od tego czasu nie ruszałem. Nie jestem pewny, czy zostaną zmienione na prostsze, czy zostaną zmienione na trudniejsze. Wydaje mi się, że raczej to drugie, bo im więcej wychodzi nowych pięciogwiazdkowych postaci, im lepiej wszyscy gracze są przygotowani, tym łatwiej przewalcować się przez istniejących w chwili obecnie Spiral Abyss, ale no, jeżeli podkręcą jakoś mocno poziom trudności, to to może być killer dla graczy, którzy albo zaczęli później, albo nie mają tyle czasu i surowców, żeby wpakować w ten produkt. Oprócz tego będzie cała masa błędów, którzy twórcy naprawią, i zapewne cała masa nowych błędów, które będą musieli w przyszłości naprawić. I to jest tyle, co ja dzisiaj dla Was mam. Życzę Wam miłego dnia, dobrego jedzonka, żebyście zdrowi byli. E, Sciało Wam życzę, czy to i ganiu, jeżeli jeszcze próbujecie ją rolować. Do następnego i hej! Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, czy te grafiki, co znalazłem na sieci, to są prawdziwe grafiki, czy to są fotomontaże, bo nie wyglądają najlepiej. Plus, rozdzielczość jest dość. niska. Zazwyczaj udawało mi się znaleźć w wyższej rozdzielczości, no ale, ale zobaczymy za kilka dni, jak będzie.